Na rajdzie Polski postanowiliśmy sprawić sobie i kibicom niespodziankę i wystartować lepszym samochodem, czyli szybszym od tego, którym jeździmy na co dzień. Myślę, że jest to dla nas dosyć spore wyzwanie. Dziękujemy partnerom za to, że umożliwili nam start takim autem, bo jeżeli jest lepszy, to z reguły jest droższy. Ale cieszę się, że mam możliwość się sprawdzić, bo to jest samochód z prawdziwego zdarzenia. Mówię o takim samochodzie rajdowym z krwi i kości. Sekwencyjna skrzynia biegów. Ja wiem, że nawet koledzy w młodszych, znaczy w samochodach niższej klasy, młodsi koledzy mają już takie sekwencyjne skrzynie, ale ja w swoim Subaru nadal jeżdżę ze skrzynią w układzie H, a tutaj na przykład mamy taki gadżecik. I wiele innych, które mam nadzieję, że pomogą nam ku temu, tak, przybliżą nas do tego, żeby walczyć o zwycięstwo w rajdzie. Myślę, że taki jest cel niejednego z kierowców, którzy startują, którzy podejmują wyzwanie. Wiesz, może te słowa są zuchwałe, ale faktycznie jedziemy po to, żeby walczyć o zwycięstwo. Tak naprawdę nikt z nas, z kierowców polskich, czy też nawet zagranicznych, nie wie, czego się spodziewać, bo jedzie wielu fantastycznych kierowców. To, że ja wygrałem 2 razy w przeciągu 3 ostatnich lat ten rajd, to nie znaczy, że tu będę w stanie walczyć o 1. 3. Będzie bardzo mocna konkurencja, ale ja wierzę w mój zespół, w nasze siły. Wierzę, że jeśli podejmiemy rywalizację, podejmiemy walkę w szybszym samochodzie, mimo tego, że nie będziemy w ten samochód tak więzieni jak reszta kolegów, którzy startują tymi autami, większość z nich od nawet czasami wielu lat, to jestem przekonany o tym, że tła dla nich nie będziemy robić. Faktycznie Robert robi niesamowite postępy, jeździ bardzo szybko i to w zasadzie bez względu na to, czy jedzie po asfalcie, czy po szutrze. Właśnie na wierzchniach szutrowych nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak szybki. Fajnie, bo oczywiście ja trzymam za niego kciuki za każdym razem, kiedy on startuje. Tutaj na tym rajdzie będę trzymał kciuki zaciśnięte na kierownicy, to jest zrozumiałe, na swojej kierownicy. Będę chciał z nim wygrać, ale wierzę w to, że będzie szybki, że będzie mógł pokazać swoją prędkość i udowodnić wielu niedowiarkom, którzy jeszcze kilka miesięcy temu nie wierzyli, że ten chłopak będzie w stanie się odnaleźć i pojechać bardzo szybko, kończyć rajdy. My startowaliśmy przed rajdem Polski, jakieś 3 tygodnie przed rajdem Polski, na rajdzie Litwy, gdzie trasy były bardzo podobne i to też ma duże znaczenie dla mnie, ponieważ dotychczas mieliśmy tylko jeden rajd szutrowy w roku, więc ja pierwsze kilometry, już nawet nie tylko na testach, ale na samym rajdzie, to ja łapałem wyczucie, to było takie jeżdżenie i trochę za przeproszeniem macanie się z tą trasą, z tym samochodem, co się wydarzy, w przeciwieństwie do kierowców, którzy ścigają się, na przykład Litwinów, z którymi mieliśmy okazję się ścigać na Litwie, gdzie mają same eliminacje szutrowe, jest ich aż 8, więc to wyczucie jest bardzo ważne. Tutaj na rajdzie Polski te trasy są podobne, więc dla mnie myślę, że ok. Natomiast trasa jest zmieniona w wielu procentach. Myślę, że gdzieś około 50% odcinków idzie, przebiega zupełnie inaczej. Jest to wyzwanie, ale tak jak w zeszłym roku SAP Lapi pokazał, że da się pojechać, będąc tylko na 2-krotnym zapoznaniu z trasą, na 2-krotnym przejeździe tej trasy, pojechać tak, żeby wygrać, więc da się? Chyba się da, nie? Jazda nowym samochodem, szybszym samochodem, na pewno w perspektywie czasu przynosi pozytywne efekty. Ale nie jest to łatwe, jeżeli mamy do przejechania mało kilometrów, niewiele przed rajdem, ale myślę, że będzie to liczba wystarczająca, ta ilość. Natomiast jest wszystko nowe, wszystko jest w innym miejscu. Jasne, kierownica jest do ustawienia, ale nawet pedały są w innym miejscu. Zupełnie inna skrzynia biegów. To wszystko wymaga skoordynowania, troszkę nauczenia się tego. W zasadzie wychodzą tutaj takie zdolności
no, kto szybciej się jest w stanie pochwytać w tym wszystkim, kto szybciej jest w stanie to załapać, to będzie w stanie szybciej skoncentrować się na innych rzeczach, które są stałe dla wszystkich, czyli czytanie drogi, przyczepności i tak dalej. Dla mnie dochodzi na tym rajdzie jeszcze nauczenie się samochodu i jest to wyzwanie. Myślę, że jesteśmy w stanie to temu podołać. Na rajdzie Polski wystarczy, że zdobędziemy bodajże 2 punkty i już jesteśmy 4. z rzędu mistrzami Polski. Ale nie jest to naszym celem głównym na tym rajdzie. Na tym rajdzie nie jedziemy po to, żeby tylko złapać te 2 punkciki i uciekać do domu. Oczywiście będzie miło zdobyć ten tytuł właśnie na rajdzie Polski. Rajdy są nieprzewidywalne, nigdy tego nie wiemy, czy tak się stanie, ale oczywiście głównym celem jest walka o zwycięstwo w tym rajdzie. I tak jak powiedziałem jakiś czas temu, myślę, że jest to zuchwałe, biorąc pod uwagę wszystkich, którzy znajdują się na liście startowej, ale takie jest zadanie prawdziwego sportowca, walka zawsze o najwyższe pozycje.